Witam na moim kanale. Dziś z nami jest wróżbita Aleksander i zrobimy wróżbę dla wagi na zimę. Czy mógłbyś, panie Aleksandrze, przytasować karty? Tak, nie ma problemu. Szczęście wam przyniosło. Najważniejsze, żeby karty były dobrze potasowane, a tutaj jest dobra wibracja. Staram się znaleźć jak najlepszą wibrację dla każdego znaku zodiaku. Dzisiaj będzie dla wagi, więc dużo dobrej energii. A no wiadomo, karty muszą być dobrze potasowane, no to jest podstawa. I co? I zobaczymy, co tutaj ciekawego czeka wagi w najbliższym czasie. Jeszcze tutaj poproszę o przełożenie lewą ręką na trzy kubki, lewą, jeśli można. Okej. I już poskładamy karty i patrzymy, co drogie wagi was czeka w najbliższym czasie tej zimy. Czy zima będzie dla was łaskawa? Zaraz się przekonamy. Ja też jestem waga. Dokładnie tak, dlatego staramy się. W pierwszej karcie jest głupiec, ale odwrócony, czyli jakby człowiek nabywa rozsądku, coś, jakieś doświadczenia, których się uczymy. Jest tutaj siódemka buła, dokładnie, czyli takie lawirowanie między sprawami codziennymi. I to nas będzie musiało, no pewnie nas będzie troszeczkę czekać, wysiłku, ale jesteśmy w stanie z tym sobie poradzić. Jeśli chodzi o przeszłość, to co nas minęło? Tutaj była jakaś przegrana w walce, gdzie mieliśmy za mało siły, żeby coś przeforsować, ale to już mija, więc w najbliższym czasie powinniśmy mieć dużo lepsze możliwości. Jeśli chodzi o tą zimę, drogie wagi, na pewno uleczą się wasze serca. Jest tutaj trójka mieczy odwrócona. Czyli wszystkie problemy sercowe, emocjonalne, związane z jakimiś byłymi związkami, to wszystko odchodzi w niepamięć, także teraz będzie więcej miłości, więcej jakichś takich dobrych uczuć. Na pewno koło fortuny, czyli pomyślny obrót losu, to jest bardzo pozytywna karta. Więc drogie wagi, tej zimy los się obróci na waszą korzyść. Jest tutaj co prawda jakaś dwójka buław, czyli jakiś nie do końca udany interes z jakąś drugą osobą, jeśli chodzi o finanse, to musicie bardzo uważać, żeby też nie za bardzo zawierzać, bo to jest odwrócony papież, czyli brak jakiegoś takiego zaufania do drugiej osoby. A ostatnią kartą z układu jest dwójka mieczy, czyli łagodzenie przeciwieństw. To szczęście sprawi, że będziemy mogli nawet połączyć takie rzeczy jak woda i ogień. O tym mówi właśnie dwójka mieczy, która jest kobieta, która strzeże takiego przejścia i jest w stanie nawet połączyć rzeczy, które wydawałoby się są niemożliwe do połączenia. Więc na pewno będziemy mogły, drogie wagi, kogoś pogodzić. Będziecie mogli, drogie wagi, sprawić jakąś równowagę w przyrodzie, w miejscu pracy. I to będzie jakimś takim najważniejszym dla was wyzwaniem na zimę, ale ten pomyślny los będzie wam sprzyjał. To tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hello.